Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my widzimy się w praktycznie, to cóż, na finale? Tak mi się wydaje, no. Wiemy już, co musimy zrobić. Wiemy, jaki jest mój cel. Wiemy, co powinniśmy spróbować zrobić, ażeby ten cel osiągnąć. A więc Outer Wilds, tak, gdybyście jeszcze nie wiedzieli, Echoes of the Eye, powrót po tygodniu przerwy, powrót z urlopu, powrót do gry, która... No kurczę, na pewno w jakiś sposób zostawi w nas niedosyt. Zawsze, kurczę, zostawi w nas niedosyt. Nieważne, co zrobimy, to zawsze jakiś niedosyt zostanie. Zobaczmy wpis. O kurczę, ale tutaj informacje. O matku, kryta głęboko biblioteka, pojemnik. Udało mi się znaleźć pojemnik. Mieszkańcy znajomego analizują oko wszechświata. Nienaruszone slajdy pokazują budowę i start statku kosmicznego mającego blokować sygnał oka. Udało mi się znaleźć slajd, na którym widać, że artefakt można zapalić na dwa różne sposoby. Udało mi się znaleźć pojemnik ze slajdami, na którym jest coś w rodzaju zgłoszenia błędu. Widać, jak dzwonek alarmowy nie budzi jednego z mieszkańców nieznajomego. Udało mi się znaleźć slajd, na którym widać, że artefakt można zapalić na dwa różne sposoby? How so? Czekajcie, nie pamiętam żadnego slajdu o zapalaniu artefakta na dwa sposoby. Co? Ale że... Kurde. No właśnie, tydzień przerwy, nie? Nie jestem na bieżąco z tym, co tam było, no nie mam czasu nawet oglądać. Właśnie to jest to, widzicie. Niby na spokojnie sobie usiądę i nagram, tak? Za dwie godziny niecałe mam live'a i muszę zdążyć nagrać ten materiał przed live'em. Więc, kurczę... Okazuje się, że wcale nie jest tak pięknie i cudownie, że człowiek po urlopie będzie miał spokój, nie? Live'ów nie robiłem od trzech... Trzy live'y przypadły ostatnio, bo nie miałem ani chęci, ani siły robić. Już teraz ciężko będzie to odpuścić, no ale zostawmy to, zostawmy ten temat, nie? Jest to istotne dla samego gameplayu. Ja na szczęście pamiętam jeszcze, jak się używa autopilota. Ło, już tam zostało nas, więc ogólnie no, musimy co zrobić. Mój plan jest taki na ten odcinek, więc zakładam, że będę chciał trochę pobawić się wokół tego grobowca z pieczęciami. Ale zaczniemy od tego, że dostaniemy się do pierwszego świata i zaczniemy od Errora. Tak, czyli zaczniemy od tego, żeby wpłynąć statkiem, wpłynąć tratwą pomiędzy symulacje. No wiecie, o co mi chodzi, nie? No, jakby statek pomiędzy symulacje, gdzie się obracamy? Tu się obracamy, dobra. Statek pomiędzy symulacje, tratwa i wpierdzielamy się. Dobra, okej. I wpierdzielamy się po prostu w błąd symulacyjny. A potem co robimy? Okej, ładne hamulce. Gdzie jest latareczka? Teraz muszę sobie poprzypominać, tu jest latarka, dobra. Cyk. Jest latareczka. Lecimy sobie, więc spróbujemy po prostu... To jeszcze achievement był do zrobienia, nie? No ale cóż. Może na koniec. Będziemy chcieli, tak jak mówiłem... Aha, czyli co? Przydałoby nam się też od razu zrobić to, co zwykle robimy. Czyli pójść po naszą tutaj, nasz instrument. W sumie tak, bo nam zależało, żeby tutaj się dostać, tak? Więc weźmiemy sobie nasz artefakt, cyk, do ręki. No i cóż, no i zobaczymy, co skrywa ending. Czy rzeczywiście jest to tak dobre, jak opisujecie? Czy jest to aż tak powalające i zrywające z nóg, jak przypuszczam, że może być? Nie ma co się uprzedzać, trzeba z otwartą głową i umysłem podejść do sprawy. Więc tak jak mówię, pierwszy mój cel to po prostu wejść tutaj. Można zapalić artefakt na dwa sposoby. Zaintrygowała mnie teraz ten wpis. Bo w sumie jaki znamy sposób na zapalenie artefaktu? Znamy taki, że trzeba po prostu usiąść i sobie jakby pójść spać przy ognisku. Tak? Znaczy właśnie, bo najważniejszy temat był taki, z jakim zostawiłem was i siebie, przed wyjazdem, przed urlopem, przed przerwą, był taki, że jak to zrobić, żeby się zabić i żeby mój trup wszedł do symulacji. Może to jest ta druga, może to o to chodzi. Może to jest drugi sposób na wchodzenie do symulacji, może chodzi właśnie o to, że jestem trupem. Czyli, że zostawiam swoje zwłoki. I w tym momencie, jak zostawiam swoje zwłoki, no to jakby nie ma problemu z niczym, ponieważ jak nie żyję, to moje ciało jest nieżywe, ale z symulacji nie wyjdę. No moim zdaniem to jest sposób, żeby minąć, prawda, alarm, prawda? Więc można było to wykminić. Można było to wykminić.
Część z was zachęca mnie nadal do tego, żeby wyjąć, prawda? Co wyjąć? To nie to, kurde, gdzie tu jest tratwa? Czekajcie, chyba... Moment. Mam zgaszenie, że można było przejść dalej, a tratwa gdzie była? Nie była właśnie tam gdzieś? Kurde? Chyba tak. Chyba tam był, chyba tam była chyba stacja tratwy, tak mi się wydaje, kurczę, bo już tak... Takie mam wrażenie. Zobaczymy. Przypomnijmy sobie, nie? Więc z naszym zadaniem jest między innymi też tutaj coś posprawdzać, bo też mówicie, że żeby dobrze, jak przejdziemy cały content DLC, to żeby jeszcze raz odnowić... No kurde, gdzie jest ta tratwa? No wiem, że tu mogę się teleportować. I co, i tutaj mam jakieś dojście do tratwy? Czy jednak dojście do tratwy było zupełnie gdzie indziej, czy po tamtej stronie? No tutaj było dojście raczej do tych elementów i tutaj było dojście do czego? Tutaj znowu do tego rozdroża i tu było dojście do grajków, tak? A tu było co? A tu nie było dojście? Właśnie taki jest tutaj, kurde. Pomościk. A tu jest tylko pomościk. Tam sobie grają muzykę. No, cholera, no. Czyli co, źle? No, chyba nie pamiętam, gdzie był pomost tutaj z tratwą. A tu czasu za bardzo nie ma, jakby co. No więc muszę się wrócić. O ile w ogóle to jest możliwe, żeby się wrócić. Wiecie co, dobra, zróbmy tak. Żeby po prostu już nie mieć, wiecie, tutaj jakby nie tracić czasu. Zaraz spróbujmy coś zrobić. Także dla najważniejszą podpowiedź, jaką daliście mi w komentarzach na temat tego zabijania się, no to... Ja nie będę mówił, żeby was też tutaj zaskoczyć, tak? Nie ma co tam uprzedzać faktów, ale najważniejsze jest to, że nie muszę lecieć i wyrywać rdzenia, tak? Żeby moje ciało się zabiło i tak dalej. Ale w sumie dalej zachęcacie, żeby to sprawdzić w przyszłości, więc może to sprawdzimy. A ja muszę w takim wypadku znaleźć inne przejście. Inne dojście, tylko teraz kurczę... Nie no, zgłupiałem, no wystarczyło, zobaczcie chwilę. Wiecie co, chyba przejdę przez te wrota, mam wrażenie. I chyba może po drugiej stronie będzie ta tratwa jakoś tutaj gdzieś była, więc na razie z wami gadam, ale oczywiście będę to wszystko przyspieszać. Nie wiadomo jak długi będzie ten materiał przez to, ale skoro spotykamy się po raz ostatni, to... A przynajmniej ja siadam tutaj po raz ostatni do Outer Wilds, przynajmniej... No zobaczymy, bo jeżeli rzeczywiście okaże się, że... Jest coś fajnego jeszcze do zbadania i zobaczyć ten ending, jak się zmieni ending po przejściu kontentu z DLC. Podobno zachęcacie do tego mnie, żebym... Żebym to zrobił. Sobie sprawdził. Bo jest jaka pewna różnica podobno w zakończeniu, jak się pozna DLC. No to możemy zrobić na live'ach. To prawdopodobnie na 99% będzie zrobione przeze mnie już na live'ie, nie w odcinkach, ponieważ kurczę... Wiecie jak to jest z nagrywaniem. Szczególnie teraz, no po prostu jest masa premier i kurczę, nie znajdę miejsca, ale po prostu ciekawią mnie te wszystkie aspekty, tak? Zobaczmy, jak zniknie to będę mógł spać, tak? Będę patrzył na tę latarkę. Dobra, już spadam. Okej, wyleciałem z symulacji, jest super. Są przejścia. No właśnie, teraz wychodzi na to, że jedyne miejsce, do którego mogę się tutaj dostać, to faktycznie jest tylko to miejsce. Bo inne miejsca nie pozwolą mi wejść na górę. Zakładam, że tak jest, tak? Bo tu mamy... Co, tu mieliśmy to miejsce, bo tam, wiecie, no jakby... Wiemy dokładnie, że tutaj specjalnie tak stworzone, mogę tylko zejść i mogę coś tutaj spróbować otworzyć i jest cyk pięknie, ale... Do innych się nie dostanę, bo każdy ma ten swój pierścień ochronny, ale możemy zobaczyć, tak, skoro już tu spadłem. Wiadomo, że z symulacji mnie wywali. Jak tylko ta ma pęknie. Więc no właśnie, to właśnie jest ten okrąg, tak? Więc jakby nie wiem, czy jestem w stanie dostać się do tych innych, ale spróbujemy, zobaczymy, czy to jest możliwe. W sumie jest to ciekawe. Więc jest inny sposób, podobno prostszy na to, żeby się zabić. Mam jakiś pomysł? No właśnie chyba nie. To jest jedyne miejsce, do którego można się dostać, które odkryliśmy wtedy, tak? I to jest jedno z tych trzech, czyli jakby te wszystkie błędy musimy wykorzystać. Raz przynajmniej, więc błąd, error w postaci wypadnięcia ze symulacji, no to doprowadza nas do tego środkowego, do środkowej pieczęci. Błąd, znaczy błąd związany z tym, że jak wychodzimy poza strefę naszego artefaktu, to powinno nam pozwolić odkryć kolejną część, tak? Więc gdzieś tutaj musimy pokombinować, wychodzić poza, w sumie chodzi na to, że o, no właśnie, że ja bym to prawie zrobił, tak? Była szansa, że ja to przez przypadek faktycznie dokonam tego i eksplorując jakby tę część tego grobowca, do którego za chwilę będziemy śmigać pewnie, że to odkryję, przez przypadek może. Ale nie odkryłem, ale też ze względu na to, żeby nie zepsuć sobie jakby ciągłości fabularnej i ciągłości odkrycia w tym momencie, mamy już jedną pieczęć zdjętą. Więc teraz tu mi się wydaje, że właśnie jak wtedy eksperymentowałem sobie, to
mam przypuszczenie, a co jeśli właśnie tutaj to ma nam pomóc? W sensie, o co mi chodzi? Że gdybyśmy na przykład zostawili teraz, no a tu ma nam pomóc śmierć, żeby nas nie zobaczyli. Więc jak wyjdę tutaj poza tę strefę, wejdę tutaj, o właśnie, to tu widzę, zobaczcie, różne układy. Moją teorią jest to, że jak będę przestawiał te symbole, to zobaczymy, co się będzie działo, jak to się będzie zmieniało, tak? Który symbol odpowiedzialny jest za które ułożenie? Tutaj trochę będzie zabawy z tym, żeby to poukładać i zrozumieć, który symbol jak porusza tymi platformami, prawda? Ale zobaczymy, czyli tak, ta platforma jest nad nami, mając... I zobaczymy, co się stanie, jak przesuniemy to lekko w prawo, tak? Bo wygląda na to, że tutaj mamy niby układać, a tu się okaże, że to jest taka tylko ściema, że niby jak ktoś zna kod, to może, ale jak nie zna, no to inaczej musi się bawić, bo tutaj zobaczcie, możemy użyć interfejsu i na przykład tu coś przestawić. Na przykład przestawiłem raz w prawo, nie? I teraz pytanie, jak to przestawienie raz w prawo wpłynie na poprawną kolejność tutaj, czyli nie wiem, jakoś tu, gdzieś tutaj będę zostawiał, mam nadzieję, że to wystarczy, ale wystarczyło chyba i będziemy dużo kombinować i jest wyżej chyba. Tak mi się wydaje, że chyba jest wyżej. Więc zakładam, że w taki oto sposób, metodą prób i błędów, muszę zrozumieć, jak to... Czyli jeżeli to jest wyżej, czyli powinienem poruszyć trochę w dół. Nie wiem, o ile kroków, tak? Bo to wszystko jakby można by z ich pozycji wyliczyć. Na przykład wiemy, że drugi... Tylko teraz, ojej, czy to jest wyżej? Czy pierwszy tutaj odpowiada pierwszemu tutaj? Czy pierwszy tutaj odpowiada temu pierwszemu tutaj? Chyba muszę jakby stanąć przy konsoli i wtedy jakby dokonać jakichś obliczeń. Więc może spróbujemy przesunąć go, nie wiem, 3 razy w lewo i zobaczymy, czy coś się zmieni. Zobaczymy też, jak wygląda ten ostatni. Ostatni też jest mega wysoko, więc muszę zobaczyć, gdzie się różni. Więc w ten sposób zakładam, że jak będziemy manipulować tamtym układem, tak, to nam się uda w ten sposób jakby dojść do pewnych wniosków. Na przykład, no nie wiem, ustawmy tak i zobaczymy, co się stanie. Czyli wezmę artefakt, odstawię, czyli widzicie, no zabawa, którą wytnę całkowicie za chwilę, bo nie ma co, żebyście obserwowali, jak tu robię próby i błędy, choć za chwilę czas mi się skończy też. No i proszę bardzo, jest. Czyli wygląda na to, że, no chyba wychodzi na to, że gwiazda. Jak ustawię gwiazdę, cyk, przeniosę tutaj bardziej, upuść artefakt. Pytanie brzmi, czy jestem w stanie, czy ja to robię dobrze, czy jest jakiś szybszy sposób na zabawę w tym? O Jezu! Miałem wziąć teraz lampę i przestawić. Ustawiłem gwiazdkę. Gwiazdka oznacza, że jest super. No to wiemy, że gwiazdka i wiemy, że to, że pierwsze dwa kroki są super. Dwa kroki? Aha, tam jest na dole jeszcze jeden element. Dobra, okej, to wcześniej go chyba widziałem, ale teraz, że zasłoniło, to już go nie widzę. Więc trzeci element trzeba podnieść do góry, no to do góry podnoszenie to jest przesuwanie w prawo, czyli wydaje mi się, że powinniśmy dać prawie zasłonięte, nie wiem, czy to są dwa kroki w górę. Czyli tak, drugi powinien być 2 razy w prawo, znaczy trzeci 2 razy w prawo, czwarty 2 razy w lewo, a ten 3 razy w lewo. Dwa w prawo, 2 w lewo i 3 w lewo, tak? Zapamiętuję, 2 w prawo, 2 w prawo, 2 w lewo, 3 w lewo. Czy to będzie odpowiedni układ? 2 w prawo, czyli tak, tu 2 w prawo, tu 2 w lewo, tu 3 w lewo. Też, żeby była gwiazdka. No i zobaczymy. To jest na oko wszystko robione. Tak, na wyczucie, bo może być tak, wiadomo, że to w sumie może działać zupełnie inaczej, cholera. Świetnie! Jest okej. Super. Staszek, zapamiętaj. Gwiazdka, księżyc, cholera. Zaleję mnie i nie będę mógł sprawdzić, no. Gwiazdka, księżyc. Dobra. Niech to szlak jasny. Czy wiecie co, to już wiecie, to też jest, tylko teraz, że ja zapamiętam, to jest ułożone już, więc teraz w tej pętli będzie super, ale na przyszło dobrze byłoby wiedzieć. A ja sobie w sumie nie zanotowałem tego, nie zdążyłem, w złym momencie tama walnęła, ale dzięki temu będzie można teraz... Czy ja zdążę do tego? Mam nadzieję, że zdążę. Spróbuję teraz dopłynąć bezpiecznie do tamy, tak? Pójdziemy pod wodę i po prostu wejdziemy sobie już bezpośrednio o... do miejsca z... skarbcem, tak? Teraz lecimy pod tamę i do skarbca. Tam nie przeszkodzi nam nic, oprócz po prostu końca czasu. Tak, ale tu jest jeden pomysł, jeden problem. Nie, to nie jest problem chyba, nie?
Nie, no mogę się zdrzemnąć, tak? To nie jest problem, że mam tutaj zalane cokolwiek, tutaj nie potrzebuję latarenki, tutaj jest sposób na to, żeby to się po prostu pojawić. No właśnie, ale teraz jestem w środku, teraz muszę sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Czy w ogóle wejście tutaj jest dobrym... czy to jest dobra kolejność? Czy to jest dobry... dobry motyw? Zaraz sobie przypomnimy, jak to wygląda tutaj wszystko, ale wydaje mi się, że tutaj chyba zjeżdżaliśmy... zjeżdżaliśmy w tak, bo to w ogóle to, co tam na górze było, no to mogliśmy też płynąć tratwą, prawda, zwiedzić, znaleźć to miejsce. Więc za chwilę będziemy robić też zabawę z tym. Zobaczymy, czy mój pomysł wypali. Na razie udało się wszystko to ogarnąć, więc oczywiście ważne jest też to, żebym tutaj teraz sobie zanotował, jak wygląda układ, żeby potem tego nie robić po raz kolejny. Więc albo oczywiście screenik, albo powinienem sobie rzeczywiście... ale sobie screena odpalę, nie będę na razie robił notatek. Może nie będę musiał nawet, tak? Więc idziemy teraz zobaczyć, zgasić drugą pieczęć. A potem musimy wymyślić, jak zgasić trzecią pieczęć. A potem zobaczyć, co się stanie, jak otworzymy skarbiec. Więc najważniejsza rzecz całego tego dodatku przed nami. Więc fajny pomysł, że mogliśmy to zrobić, gdybym bardziej eksperymentował, trochę dłużej pobawił się, to bym to dał radę, ale wymyślić. Ale mówiliście, Staszek, to jest endgame'owa lokacja, możesz sobie popsuć, jak będziesz za bardzo eksperymentował i sam możesz dojść do rzeczy, które powinnaś dowiedzieć się z gry. Więc ja się zgodziłem z tym, że nie chciałbym sobie nic popsuć. Więc po prostu dałem się ponieść eksploracji i zostawiłem ten moment. Dlaczego wpadam tutaj, nie? Otóż, no właśnie, dzwoneczki, tak? Otóż chcę zobaczyć, jak to zrobić, żeby dać się jednocześnie zabić i usnąć. Więc jedyny mój pomysł jest taki, że może trzeba wejść na ten ogień, który mnie zabije. Może moje ciało zabije, ale może zdążę się zdrzemnąć, zanim mnie zabije. Widzicie? Bo jest efekt. Poszedłem drzemać, ale nie wiem, czy... wiecie co? Dobra, poszedłem drzemać. Czy mogę jakoś wyjść z tej drzemki inaczej? Chciałem sobie stanąć na ogniu i zacząć drzemać, ale nie wiem, czy... czy to było możliwe. Damy się zabić w tym momencie. Wow, no takiego jeszcze... co? Dobra, czy ktoś może mi powiedzieć, jakim cudem ja to przeżyłem? Przecież to jest... to powinno mnie zabić. Przecież to jest full damage. Przecież full damage ty jak najbardziej zabija, szczególnie tutaj. Chyba trafiłem w jakiś moment w miejsce tekstury, który mnie nie zabił od takiego wysokiego upadku. No, kurczę. Ach, aż po prostu mnie zakrztusiło. Dobra, czy jest szansa na to, żeby tu zabić? Jak idę drzemać, to wywala mnie z ognia? O nie! Czyli jednak mój pomysł nie był dobry? A czy ja nie mam jakiegoś szybszego wyjścia? Jest medytuj? Nie chcę medytować, nie mogę jakoś... o! No zobaczymy. Okej. Okay. Aha, dobra, czyli ogień... czekajcie, ale to jest ciekawe. Próbuję drzemać, jak widzicie... ale to chyba nie daje sukcesu. Za każdym razem, kiedy wciskam drzemkę, ogień mnie próbuje zabić, ale nie zabija jednocześnie. Zastanawiam się, czy przeniesienie drugiego artefaktu. Pamiętacie, kiedyś kombinowałem, że jak przyniosę tutaj drugi artefakt, to ten artefakt, ten drugi niedokończony, on wybucha. Upuść artefakt, nie ma znaczenia chyba. Zabija mnie to, że się palę. A mogę upiec piankę? Czy upieczenie pianki pozwoli mi jakoś zabić tutaj? Może postaram się coś... może z tą pianką jest jakaś akcja? O, pianka mi się sponiewierała. Zmień. A nie chcę gasić pianki. Co się stanie, jak nie zgaszę pianki? Mam ogień ze sobą, mogę się jakoś podpalić? O, spaliła się. No dobra. Nie wiem, czy palenie pianki ma tutaj jakiś... wyrzuć i zjedz. Mogę wyrzucić piankę. To ciekawe. Czy wyrzucanie pianki ma jakieś znaczenie? Wrzucam go w ogóle do ognia tu jeszcze. No bo, kurczę, miałem taki pomysł, coś zrobić z tym ogniem, żeby jednocześnie mnie zabiło, ale jednocześnie poszedł w drzemkę. A może właśnie nie drzemka, tylko medytacja. Medytuj do kolejnej pętli. Tak. Aha. No dobra, to teraz mnie zabiło, zanim zdążę medytować, ale chyba to jest opcja. Nie! Udało się! Uuu! Jednak się udało! O kurczę, myślałem, że wiecie, nie zdążyłem, ale jednak chyba...
Chyba zostałem nieśmiertelny. Przynajmniej nieśmiertelny tutaj, dopóki czas się nie skończy. Wiadomo, że 27 minuty mnie wycofają dalej. O kurde, chyba się udało. No muszę powiedzieć, że to było takie... Już zacząłem kombinować, jak ten drugi artefakt przynieść. Żeby z nim kombinować, żeby jednocześnie go tutaj postawić. Żeby eksplodował, pójść w drzemkę jednocześnie, żeby to zabiło mnie i żebym zdążył. A tu się okazuje, że jednak wystarczyło po prostu pobyć się ogniem, ale już prawie się poddałem, muszę wam powiedzieć. Już prawie uznałem, że skoro ja wchodząc w drzemkę niestety schodzę z ognia, to że to nie jest odpowiedni sposób. Ale tylko dlatego, że przez przypadek odkryłem, że medytacja z menu również wprowadza mnie w trans, tylko dzięki... Myślałem, że czas się kończy. Tylko dzięki tej obserwacji. Byłem w stanie to sprawdzić. To jest muzyka, że czas się kończy? Czekajcie. Tak, czas się kończy. O kurde. Ja nie mam za dużo czasu. Zobaczmy, czy jestem w stanie, czy coś się stanie teraz. Coś się zmieni. I co? Ho, kurcze. Moi drodzy, dzwony biją. Ale nic mi nie robią, ponieważ jestem i tak już martwy. Znakomicie. Szanowni państwo, mamy to, ale czas się kończy. Za chwilę szlak trafi świat. A myśmy zgasili wszystkie pieczęcie. Ale pomysł. Ale wiecie, że to w ogóle jest sposób teraz na przechodzenie wszystkich. Znaczy, gdybym to odkrył wcześniej, mógłbym wszystkie elementy skradankowe w taki sposób przejść. Po prostu się zabijając, bo oni gdyby mi gasili światło... W ogóle jestem teraz ciekawy, co się stanie, jakbym to zrobił. Bo gasząc to światło, jestem w stanie ominąć wszystkie sowojelenie. Ale... Szanowni państwo, otworzyłem. I co jest w środku? Korytarz? Korytarz. Kurde, czy ja zdążę? Oż ty w mordę. Gdzie ten korytarz prowadzi? Ups! Okej. Komnata. Mamy bardzo mało czasu na to, żeby to zrobić. Być może będę musiał zrobić jeszcze jedną pętlę. O! Aha! Tak, moi drodzy. Czyli wykminane jest wszystko, ale potrzebuję jeszcze jednej pętli. Ojej. Czasu nie ma zbyt dużo, kurczę, no. Tak, ale przynajmniej mam zrobionego screena z tym układem, więc... Cisnę. I spróbuję jeszcze raz wszystko poukładać, wejść jeszcze raz do tego dziwnego pomieszczenia wydrążonego w skalę i zobaczymy, co się tam kryje. Muszę przyznać, tak w sumie lekko podsumowując, jeszcze raz być może to samo, co już... O! Widzieliście to? Byłem tak szybko tu przybyłem, że miałem wrażenie, że dokładnie w tym momencie to zostało zrzucane do wody. Zauważyliście ten manewr? No miałem wrażenie, że to było zrzucane do wody. Właśnie ten łańcuch został wprowadzany do wody. To też jest ciekawe. Wydawało mi się, że to dawno w wodzie jest. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Co jest dość ciekawe. No ale, właśnie w ramach takiego lekkiego może też podsumowania i innych rzeczy, ale muszę powiedzieć, że twórcy to jest po prostu majstersztyk. Oni tak znakomicie przewidują i budują świat, że na przykład żadnego problemu nie było w tym, z tym, żebym ja teraz wskoczył sobie do tutaj, do tego świata, używając, szanowni państwo... O kurde, ja nie mogę zacząć od tego. Bo nie jestem w stanie zrobić tego errora z tratwą. O nie, ja na początku muszę wejść do symulacji, dopiero potem może będę musiał tutaj dobić się. Bo jestem w stanie zrobić wszystko? Aj, szlak! Jestem w stanie zrobić wszystko, ale nie jestem w stanie wejść tratwą do errora, bo tam nie ma żadnej tratwy, która mnie przeprowadzi, prawda? Tam się spadało specjalnie, używając dowolnego innego przejścia. Cholera, no... Ale dobra, zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego, że bardzo fajnie przemyśleli ten świat, tak? Więc będę chciał... Co zrobić? Hops. I medytuj. Tak. O właśnie. Spaliłem się? Ale jednocześnie pojawiłem się również w tym świecie. Także to działa. Czemu tam była świeczka zapalona? Wiem. To nie mogło zostać z poprzedniego przebiegu. Więc, no, tak jak widzicie, to sobie tutaj coś odhaczę, tak? Chcę coś odhaczę i najwyraźniej, wiecie, co najwyżej w trzecim świecie
do trzeciego świata popłynę, polecę, jeżeli to w ogóle jest możliwe. I w trzecim świecie zrobimy akcję z otwieraniem. Chyba że jakimś cudem nasze postępy zostały zapisane jakoś, ale nie, znaczy świeczki nie, ale chodzi mi o zniszczenie pieczęci, może jest ponadczasowe, ale chyba nie. Nie, dalej są trzy pieczęci. Także i tak muszę wszystko zrobić raz jeszcze. Ale już, ale teraz pytanie brzmi. Ja już teraz nie żyję. Więc, a czekajcie, no i teraz głupi jestem. Jak ja nie żyję, to ja się nie obudzę. A jak się nie obudzę? Ja jestem ciekaw, co się stanie. Ej, to jest w sumie, zaraz zobaczymy, eksperyment zrobimy, bo w sumie, jeżeli ja teraz nie żyję, to nie jestem w stanie już wyjść z symulacji. Co się stanie, jak wpadnę w wodę? To jest koniec przebiegu dla mnie całego? Tak! To resetuje mi całość, bo przecież ja już nie żyję. Fuckens! O Jezus! O nie! Dobrze, dobrze, dobrze. A zatem muszę co zrobić? Muszę na początku zrobić dokładnie to, co myślałem wcześniej. To znaczy, najbezpieczniej będzie chyba udać się do świata numer 3. Tak? Czyli nie płynąć na razie tam, tylko świat numer 3, bo w sumie nie ma znaczenia, czy ja tam wejdę z pozycji skarbca, czy wejdę z pozycji świata numer 3. Wieża numer 3 w sensie. Wieża numer 3 połączona ze światem numer 3 da mi gwarancję dojścia do końca pętli, bo przecież ona jest tam wysoko w górach, więc nie ma problemu. Więc wydaje się jednak, że tu nie ma co kombinować i przechodzić, tylko po prostu od razu świat numer 3 jest moim celem w tym momencie. I z niego powinienem zrobić wszystko. Dobra, ustawiłem. I teraz właśnie błąd a propos, który może być, tak? Czyli, że ja źle ustawię. Na przykład tutaj wpadnę zaraz do wody, ponieważ trafię na... Albo w ogóle źle pójdę krzywo i też wpadnę do wody i to oznacza wszystko od początku. Wszystkie kroki od początku. Ale wygląda na to, że chyba nie popełniłem błędu, jak widać. Więc jest dobrze. No i moi drodzy, zostało zgaszone i jeszcze raz udajemy się do takiego środka. Ale dalej mogę popełnić błąd. Dalej mogę pójść na tyle krzywo i nierówno, że w jakiś sposób spadnę po prostu tej wody i byłoby po krzyku. Fajne pomysły! Naprawdę to jest dla mnie majstersztyk, że mi tutaj tak znakomicie zrobili te zagadki, że możesz odkryć samemu. Proszę bardzo, eksperymentuj, ale my ci damy wszystkie możliwości, ażebyś mógł to odkryć jednak sam. Więc moi drodzy, wchodzimy tutaj ponownie. I pytanie, czy mamy tylko te właśnie tytułowe 22 minuty, żeby wszystko zrobić? Czy mamy trochę więcej czasu i w ogóle gdzie my się tu znajdujemy i w ogóle o co chodzi? I z jakiego powodu to się wtedy włączyło? Podszedłem tutaj? Wydaje mi się, że ostatnio jak podszedłem tutaj, to mi włączyło. Ale teraz nie. A. Teraz włączyło się tak po prostu. To ciekawe. Okej, co to w ogóle za miejsce? Co my tutaj mamy? To jest... O! Artefakt! Uuu! My gdzieś jedziemy! O kurcze! Jaka muzyka! Wygląda jak jakaś świątynia prawdy. No mogę teraz wyjąć artefakt? Okej. Kolejny artefakt tu jest. Bo tu mega ciemno w tej lokacji. Chyba, że możemy, musimy użyć... Jezus! Mój Boże! I zobaczcie, to jest ten ze złamanym rogiem. Porozmawiaj z The Prisoner? Czyli on został uwięziony, tak jak żeśmy myśleli. Został tu uwięziony. Ale ta łapa była, o Jezus, przerażająca. Jak to porozmawiaj? Okej, kim jesteś? O! Zapalił światło. Okej. Żyjący i chodzący sowojeleń. Bardzo rzadko znajdowaliśmy... Aha, skan. Widzieliśmy to na slajdach. Bardzo rzadko mieliśmy do czynienia z kimś żywym tutaj, prawda? Mieliśmy tylko... Aha, dobra, rozumiem. Mam tutaj wejść. Przekażesz mi to wspomnieniami. Okej. Tylko z Solanum udało się, tak? No dobra, zobaczmy historię. Wrócił do życia, znaczy wyszedł z symulacji.
To ten jeden, to ten, widzicie, to... Aha, i co zrobił? Spowodował, że oko znowu wydawało dźwięki. Ale dlaczego to zrobił? To jest ten jeden, jedno puste miejsce, które widzieliśmy, prawda? Ale przyszli też inni sobie jelenie. I właśnie za to, że postanowił puścić... Okej, okay, to jest to, czego nam brakowało w tej historii. Zdrajca został uwięziony. I znowu... A, wiecie co? Okej. Okay. To pokazuje mi troszkę inny sposób interpretacji. Powiedzcie mi, czy wy też macie takie przeświadczenie? Dlaczego nie było sygnału oka? Dlaczego pojawił się na chwilę? I dlaczego znowu zamilknął oko? Oko wydawało sygnały od zawsze? Zawsze, 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 od zawsze, zanim jeszcze przylecieli Nomai. Nomali przechwycili ten fragment dźwięku, kiedy sowojelenie zdradzili, jeden sowojeleń zdradził i przez to jego ruch zdecydował o tym, że cykl mógł się zakończyć. Już trzymasz artefakt. Mogę wziąć? Pochodnia wizji. Co mogę zrobić z pochodnią wizji, kolego? Czy to jakaś nowa umiejka? Tu jest. Upuść pochodnia wizji. Co mogę zrobić? Nie mogę z tobą porozmawiać. Może muszę zrobić coś innego. Nie wiem, czy idziesz za mną, czy nie, ale ja pójdę tutaj sobie, co? Aha, pochodnia wizji tu nie pasuje. Dobra, czyli co? Mam wziąć artefakt? Włożyć z powrotem tu? Chyba nie. Chyba nie zrobiłem tego, co trzeba. A co teraz, jak wyjmę wcześniej? I tak dojedzie na miejsce, tak? Okej, dał mi pochodni wizji. Ale w sumie nie wiem, czy ja muszę z nią coś... Chyba muszę z nią coś zrobić tam na dole, bo tu będę jechał zawsze. Chyba, że wiecie co, pochodni wizji tutaj zostawię i wtedy pojadę w górę, wrócę. Znaczy, pochodnia wizji pozwalała mi... Muszę zobaczyć, jak mogę jej użyć. Pochodnia wizji pozwalała mi zobaczyć... Wizję. No po prostu. W jakiś sposób. Zostawię tutaj artefakt. A nie, nie mogę zostawić tu artefaktu. O, w windzie nie mogę zostawić artefaktu. A co mam zrobić z tym? Kolego. Czy pochodnie wizji mam do czegoś? Czekajcie, czekajcie, wyświetl, przytrzymaj. Wow. Aha, i mogę celować w coś, tak? W różne miejsca mogę celować nią. Aha. I to powoduje tę samą historyjkę? Nie. O kurcze. Ło. Dziuplanin. Nomai, tak, tak. Thank you.
i co? Okej. O, idzie gdzieś. Mam mu oddać? Proszę. Ukłonił się. Ja też się ukłonię. I poszedł sobie. Ale on... Nie wrócisz do życia. Nie da się już wyjść z tego. Pojechał. Może coś będzie robił. Wezmę ten swój artefakt. Idzie tam. O, winda zjechała, czyli musimy iść za nim prawdopodobnie. Tu nic więcej nie ma, tu po prostu siedział i czekał. Szanowni Państwo, czyli sami widzicie, że no w sumie udało nam się zrozumieć, tak? Co zaszło. Zrozumieliśmy to mniej więcej tak, jak historia pokazała. Wiemy, jak to się w ogóle stało, że przylecieli tu Numai. Wiemy, jak to się... Czyli wszystko... Ten jeden... Zobaczcie, ten jeden ruch. Ten jeden czyn, którego dokonał ten oto sowojeleń, spowodował tyle następstw. Tyle ruchów, tyle efektów. Numai, dziuplanie, wszystko. Jego zdrada. Poświęcił się dla... W sumie oczyszczenia, ale jednocześnie zobaczcie, co trochę fatalistyczne, bo on, a, to jest w ogóle widok na ich planetę. Co jest i też smutne, bo to oznacza, że on po prostu poświęcił się, ale jednocześnie i tak sprowadził na świat całkowitą zagładę. Ale, no właśnie, teraz pętla, która musi być zakończona, pętla, która musi się wydarzyć, tak? Pętla, która musi dojść do skutku. Co on tam zostawił? Okej, a gdzie on w ogóle jest? Dobre pytanie, gdzie on jest? Zostawił swoją wizję jeszcze na chwilę tutaj. To jego historia może będzie. Nie. On chce z nami popłynąć? W sumie tak to wyglądało. A mogę ją wziąć? Nie mogę wziąć tego. Upuść artefakt, okej. Okay. Jestem ciekawy, jakbyśmy wyszli poza obręb artefaktu. Tego jeszcze nie... Nie mogę, tylko mam upuść. Poza obręb artefaktu do tego wejść, tak? Zobaczyć, jak to wygląda. W ogóle wszystko zobaczyć z daleka od artefaktu. Kurczę, tego nie sprawdziłem jeszcze. Co by się wydarzyło, ale zobaczmy, jak wygląda to coś. Tak wygląda w strefie Matrixa. Okej, ale co dalej? Czy to już jest koniec? Znaczy, było pokazane, że mam odpłynąć... Że odpłyńmy razem. Ale gdzie ten sowojeleń? Może muszę go szukać? W sumie nie wiem. W sumie jestem trochę rozbity. Co tu jeszcze trzeba zrobić? Może? Ale tu już w ogóle to jest magiczne, tak? Tu możemy zejść, ale po drugiej stronie wcale nie ma żadnego zejścia. Bo to jest, wiecie, magiczne więzienie. Okej. Okay. No tam nie mamy czego szukać. Weszliśmy tutaj, dowiedzieliśmy się, że mamy płynąć. A nie wiem, no przepłynę się tym. Mamy płynąć w stronę Słońca ogólnie. Nie wiem, jakoś tak... Ale ja nie jestem w stanie wyjść z tej symulacji, nie? Więc... Więc pozostaje pytanie, to w takim razie... Co mi pozostało? Nie mogę dać się zabić. Jak się dam zabić, to koniec. Chyba, że to już jest tyle. Podobno nie będziemy tu widzieć po przejściu tego dodatku. Nie będziemy widzieć żadnych tych screenów kończących. Żadnego credit scene, ani nic. Więc być może to wszystko. Być może teraz, w tym momencie, powinniśmy już zaliczyć ostateczne zakończenie. I wtedy coś by się zmieniło, nie wiem. Ciężko powiedzieć, bo... Nie wiem, jak zinterpretować to, co zostawił nam ten sowojel. Może on tutaj jest jeszcze. Uwolniliśmy go w każdym razie, on po prostu... Zostawił wizję i odpłynął, ale w tej wizji razem z nim płynęliśmy w stronę Słońca.
Ja, ta pałka wizji i on. Razem. Wspólnie. Nie wiem. Nie wiem, co teraz. Nie mogę dać się zabić, bo jak zginę, no to już tu nie wrócę, więc zrobię to tylko jako ostateczność, ale... No nie wiem. Nie wiem, co się z nim stało. Nie wiem, gdzie się udał. W stronę słońca. Czy to jest jakaś wskazówka, gdzie mamy się udać? Mamy się udać w stronę słońca? Ale co to znaczy udać się w stronę słońca? Tak jakby zostawię was, jak zostawię was tutaj z tym wszystkim... Tam się coś świeci? Aha, lampka się świeci po prostu, to nie jest żaden efekt. Jak zostawię tutaj was i stwierdzę, że więcej nic nie muszę robić, a coś jeszcze zostało, to byłoby smutne, nie? Ale naprawdę nie wiem, co teraz. Czy to jest koniec? Bo nie ma takiego, wiecie, wyraźnego powiedzenia co i jak. Tak samo jak, no to, co się dowiedzieliśmy, daliśmy radę ogólnie. Okej, to niewiele zmienia. Daliśmy już radę sobie to jakby samemu zrozumieć. Ale jest to, ewidentnie pokazuje to ten kierunek. Więc, kurczę, no nie wiem, no, zobaczymy. Popłynę tutaj, zobaczę, czy tutaj coś jest. Nie wiem, czy coś znajdę w tym miejscu, czy nie. Nie wiem. W końcu z jakiegoś powodu akurat tutaj była ta pałka wizji pokazana. Nie mogę zapalić już, tak? Już zgasiłem, to koniec, ale tutaj nic nie ma. Tu jest światło, ale to jest blok... Bloker. Aha! Także, moi drodzy, no... tego się obawiałem. że zrobię jakiś błąd, ale... No nie wiem. To wygląda na koniec. To wygląda na koniec. Poznaliśmy historię Cowo Jeleni, no ma i całego wszechświata w tym poznaliśmy. Tylko, że no... Jakby... Jeśli to ma być faktyczny koniec i nic więcej nie da się zrobić, to... Końcówka może być odebrana jako rozczarowująca, no bo co żeśmy zrobili? No, oprócz tego, że powiedzieliście mi, że w sumie teraz powinienem zrobić ending główny, żeby zobaczyć, jak to wszystko wpłynie na historię, ale... Z drugiej strony, zobaczmy, czy mam jakiś wpis w kosmolotni. Bo może to coś się wydarzyło, tak? Może ktoś coś... Może coś sobie zapisze, no bo w sumie skończyliśmy, tak? I tam niewiele było do zrobienia już. Żeby go uratować, musimy umrzeć. Musimy zabić swoje ciało, a mamy jakiś wpis. Dobra, to zobaczmy. Mamy tylko informację o zapieczętowanym skarbcu. W skarbcu uwięziony był jeden z mieszkańców nieznajomego. Więzień ukazał mi wizję przedstawiającą jego czynności, które doprowadziły do pozbawienia go wolności na wieki. Dzięki mojej pochodni wizji, więzień poznał moją wiedzę na temat historii Układu Słonecznego. Tak. Poznał moją wiedzę na temat historii Układu Słonecznego. Czyli wiedział, jak jego... Wiedział po prostu, jak jego czyn do czego doprowadził. No, doprowadził do zniszczenia świata. Tak? Ale wygląda na to, że to już wszystko. Nie mamy żadnych znaków zapytania. Nie mamy żadnych gwiazdek, że coś zostało niezrobione. Więc, moi drodzy, wygląda na to, że mamy rzeczywiście koniec. Wszystko, co mogliśmy znaleźć, znaleźliśmy. Nie ma nigdzie znaków zapytania, nie ma nigdzie gwiazdek, że coś zostało nieodkryte. Więc pozostało nam w takim wypadku jedynie zeksplorować jeszcze raz zakończenie. Tu coś jeszcze... No to wiecie, oczywiście, są jeszcze miejsca. Coś tu jeszcze jest do zbadania, gdzieś coś jeszcze mogą mnie znaleźć, ale to wiecie, z mojej przygody jeszcze z głównej serii. Więc są tu jeszcze takie malutkie rzeczy, których nie zbadałem. Są też jakieś małe rzeczy, które warto byłoby jeszcze... Być może jakiś wpis jest potrzebny, tak? Można powiedzieć, tak podsumowując ten dodatek, że może trochę brakowało w tej grze podróżowania na inne planety. Ale z drugiej strony mieliśmy podróżowania na innych planetach mnóstwo, więc tutaj skupiliśmy się całkowicie na nowej lokacji, która sami zobaczcie, jest gigantyczna. Świetny, znakomity pomysł z symulacją. Fajnie skomponowany. Jestem ciekaw też, czy twórcy od samego początku mieli w głowie jakby historię Cowo Jeleni. Czy od początku zaplanowali wszystko, a teraz tylko to zrealizowali? Czy nie? Ale dzięki temu o wiele więcej dowiedzieliśmy się o oku, a raczej o tym, że oko cały czas strzelało sygnałem. Natomiast Cowo Jelenie wykryli to oko, znaleźli je i postanowili do niego dolecieć. Czy ono zaczęło w pewnym momencie, tak było, że wyłapali sygnał, polecieli do niego i postanowili
zobaczyli wizję, że w oko ma zakończyć świat, więc postanowili zagłuszyć sygnał oka. Ale pojawił się zdrajca, który postanowił to zepsuć, wyjść i jeszcze raz dopuścić oko do wypuszczenia sygnału, tak? A przez to spowodowało to, że no Maji wykryli to oko i to spowodowało cały łańcuch skutków. Łącznie z tym, że tam, nie wiem, setki, dziesiątki, tysiące lat później przybył do tutaj pewien dziuplanin, którym gramy i który był tym, który spowodował reset wszechświata, zniszczenie i tak dalej, do czego jeszcze będziemy wracać, myślę, że na live'ie i postaramy się przede wszystkim zobaczyć ten ending. Oczywiście tutaj jest jeszcze ten achievement, który mógłbym zdobyć, ale już mam nagrania godzinkę, więc akurat wiecie, no szło, bo już czasu mi brakuje na to, żeby to zrobić teraz, ale tak jak mówię, będziemy spotykać się jeszcze na live'ach, to przede wszystkim zrobimy może ten achievement, wrócimy sobie jeszcze, może tu coś jeszcze jest do znalezienia małego, a może się okazać jeszcze, że coś niekompletnie zrobiłem, że to jeszcze coś oznacza, że coś jeszcze, ale wyglądało to jak pożegnanie. Tylko że z drugiej strony pokazało to dziuplanina i jego, który na tratwie razem z tą pałką wizji płynął w stronę słońca. Czy to może być jakaś wskazówka co dalej? Czy to może być przydatne tylko do tego, że zobaczymy ending jakoś tam gdzieś? Więc możecie mi dać znać w komentarzach bez spoilerów o tym. Jeśli się okaże, że coś jeszcze jest do zrobienia, eksploracji, dotknięcia, poznania, że to jeszcze nie jest finał tego dodatku, to napiszcie mi to. Jeszcze odcinek jakiś powstanie. Jeśli się okaże, że to już był finał, bo tam mówiliście, że w sumie całość tam powinno mi zająć około godziny do dwóch, ale nie wiem, czy łącznie z tym zaliczeniem zakończenia, czy nie. Ciężko powiedzieć mi, bo nie dawaliście spoilerów na szczęście, więc jeśli się okaże, jeszcze raz powtórzę, jeśli się okaże, że coś jeszcze było tam do zrobienia, to ja tam jeszcze raz wrócę, zrobimy ten achievement, o którym wiem z Tamą, popłyniemy sobie, jeszcze raz zobaczymy, popchniemy dalej ten element i potem już na live'ie gdzieś, któryś, któregoś dnia wrócimy do Outer Wilds i wspólnie doświadczymy zmian w zakończeniu i podsumujemy całą grę, łącznie z tym dodatkiem, ale muszę przyznać, że naprawdę dodatek jest znakomity, pokazał nam zupełnie inną perspektywę i też jednocześnie rozjaśnił trochę całą tajemnicę. Nie dziwię się, że twórcy stwierdzili, że to jest jedyny i ostatni dodatek, pierwszy i ostatni dodatek, nie planują więcej, historia jest zamknięta, historia jest kompletna moim zdaniem, więc jak najbardziej. O! Nieznajomy doszedł, zobaczcie na mapę. Zobacz wpisy. No proszę, nizina rzecz, no. W taki sposób też można przeglądać tak informacje przecież. Znajdź w trybie pogłosek. O, w taki sposób działa ta mapka, ale w sumie trzeba przyznać, że ja kompletnie nie korzystałem z tego za bardzo. Z tego trybu mapy. Ale jak widzicie, jest też tutaj element. Tutaj mamy jeszcze, co to jest? Biała dziura. Tak, mamy też intruza. Fajnie. Fajnie, no to oczywiście wykorzystało to w jakiś sposób. Kurczę, co mógł zrobić ten sowojeleń tam? Jak on nagle zniknął? Może postanowił się zabić? Bo to jest w sumie ciekawe. Co zrobił ten sowojeleń, jak myślicie? Pokazując na tratwie, zostawiając nam tę pałkę wizji i odpływając tratwą w stronę słońca. Zabił się? Stwierdził, że wszystko już jest skończone i tak świat się skończy, więc nie będzie czekał do końca świata? Ciężko powiedzieć. W każdym razie, moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Bez względu na to, czy to jest ostatni odcinek, czy jeszcze coś jest do zrobienia, ja bym chciał tutaj wam podziękować bardzo serdecznie za wspólne ogrywanie tego dodatku. Jest znakomity, pomysły są świetne, no po prostu jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, jak to wszystko zostało przygotowane. Cała gra plus ten dodatek, no ten sam poziom, trzyma po prostu poziom. Trzyma poziom, jest znakomite, jest super, jest przemyślane, jest mega. Chciałbym zobaczyć kolejną grę tych twórców, inną, która polega również na tym, że dostajemy jakiś świat i go sami eksplorujemy. Jeżeli oni, bo wiecie, no to jest najgorsze, jeżeli twórcy ci postanowią zrobić zupełnie inny gatunek gry, na przykład, nie wiem, roguelike'a zrobią, który będzie roguelike'iem po prostu, albo zrobią grę, nie wiem, mobilną, to trochę będę smutny, tak? No i ja po Outer Wilds i po takim sukcesie tej gry i myślę, że wielu graczy, może wy też, będziecie oczekiwać gry w tym samym klimacie. Bo to jest znakomity pomysł na opowiadanie historii, tylko no sami zobaczcie, że to jest stworzenie świata, to jest rozpracowanie każdego detalu, wszystko umieszczenie, w tym przypadku przynajmniej, w pętli czasu 22 minut. Mega! To wszystko ma sens, to wszystko zostało wytłumaczone tutaj mniej lub bardziej, to wszystko fajnie składa do kupy całość. I tak jak mówię, jeszcze będzie jedna rzecz. Zobaczymy, jak ending się będzie różnił od tego, co doświadczyliśmy. Tylko oczywiście będę musiał sobie przypomnieć, jak ten ending uzyskać, tak? Możecie napisać też w komentarzach, przypomnieć, bo pamiętam, że tam trzeba było dostać się do statku, ale nie wiem, czy nie trzeba było dostać się do tego statku jakoś
idąc przez ciernie, przez tego cierniste, jak on się nazywa ta planeta? Do tego ciernia głupiego, tego mroczne ciernisko, tam się jakoś wpadało, jakoś się teleportowało, idziemy do statku, wkładamy tam rdzeń i przenosimy się do oka, tak? Chyba tak to jakoś mniej więcej było. Ale mega, no po prostu mega, mega, mega i jeszcze raz mega, znakomicie pomyślane. Oczywiście mówię, że w tej grze mało widać żywych istot, oczywiście pomijając dziuplan, tak? Chodzi mi o artystę, mówiłem, że tam, chodzi mi to o te wszystkie rasy antyczne, że ani Numai nie spotkaliśmy oprócz Solanum, ani nie spotkaliśmy Sowojeli oprócz tego więźnia, on po prostu jest nazywany więźniem i tyle. Nie przedłużam już bardziej, czekam na wasze komentarze, na wasze opinie i czekamy, widzimy się na pewno na live'ie, tak? To na bank, nie wiem jeszcze kiedy, sprowadzacie harmonogram, kiedy dokładnie i tyle. Bardzo serdeczne dzięki i czekamy na następną grę tych twórców i miejmy nadzieję, że będzie równie dobra, pomysłowa i łamiąca nam głowy i umysły i zachwycająca każdą swoją minutą gry już wkrótce, także żegnajcie i do zobaczenia. Cześć!